Długie patrzenie w wodę odkrywa wtedy dużo, dużo tajemnic. Zaczęło się to tak, jak zaczynają się tego rodzaju historie. Najzwyklej w świecie. Przepraszam pana, gdzie jest ulica Długa? Pójdzie pani prosto, tym bulwarem. Czy tam prosto do mostu. Tam na prawo do końca będzie kanał. I tam szyny dookoła kanału. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Halo! Nie w tą stronę. Przepraszam, czy pan może za chwilkę trzymać mój pies? Mogę oczywiście. Dziękuję. Mogę jeszcze? Babuś, wiem. Do mostu, na cieni i w kanał. Gra pani w tenisa? Gram. I pan? Gram. Bardzo spotkamy dobrze. Spotkamy się jutro przed południem. Będzie mi bardzo grać. Chce pan? Chcę. Będziemy bardzo, bardzo grać. No, do widzenia. Czekam. Do jutra! Proszę, niech pan siada. Co? Chciała, żebyś wytrzepał kanapy? No, ja też tak z początku myślałem! U nas w Polsce nie bije się kobiet. Nawet kwiatem. Jest taki jeden wiersz. Raz mówiła Ruzi ciotka. Zapomniałem. Choremu potrzebny jest spokój. I odpoczynek. O. Za kilka dni może ruszyć podróż. Wynagrodzę. Niech wasza wielbożność o nic się nie martwi. My z całego serca. Dobrze, że mi się to przytrafiło wśród życzliwych ludzi.
wasza wielmożność. Daj mi pić, Dunia. Trzeba zawołać wasza wielmożność. Lekarz nakazał odpoczynek, wasza wielmożność. Przez ciebie choruje, Dunia. Przeze mnie. Jeżeli umrę, będziesz mnie miała na sumieniu. Wasza wielmożność chciał wody. Kocham cię, Dunia. To szybko przejdzie. Nie. Wasza wielmożność. Nie zostawię cię. Jak to? Zabiorę cię stąd. Co też pan mówi? Zabłyśniesz jak diament. W Petersburgu będziesz damą. Frejliną carycy. Nie możesz tu marnieć, Dunia. Herbatę podawać feltiegrom i urzędnikom. Czeka na ciebie wielki świat. Ojca nie zostawię. Przecież wiesz, że przyszedł czas. Tańczymy? Ile ważysz? 48 kilo. 25, 22, 23. Co ty liczysz? Obliczam, z jaką siłą cię wypchnąć, żebyś wpadła w orbitę okołoziemską. Nie możesz przez chwilę poważnie? Więc nie chciałabyś polecieć na Marsa? Z tobą? Nie, sama. Ja jutro lecę do Gdańska. Sam? Ja zawsze sam. No, ale zawsze otoczony. Pozór i blichtr. Marek, zatańcz ze mną. Za 10 lat. Co za 10 lat? Kupię sobie samochód. Chodź, Mareczku, zatańczymy. On nie tańczy, on oblicza. Zatańczysz? Zdrowie pani gospodyni. Za twój dyplom, to ważniejsze. Ją już mam z głowy. Teraz moja kolej? Nie ma wódki, trzeba iść spać. Przecież jest jeszcze wino. Po wódce wino? To tak jakbym zjechał z asfaltu na kocie łby. Proszę. Dobry wieczór. Cześć, kochanie, to genialnie, że pamiętałeś. Czego życzyć ci, Basi, na urodziny? Szczęścia. W miłości. Szczęścia, miłości. Pani coś przyniosła do picia? O Boże, płynny owoc. Widziałam otwarty bar na rogu. Moja przyjaciółka Joanna. Bardzo nam miło. O Joanno zuchwała, buntowna Joanno. Już się z naszych rączek nie wyśliźniesz, panno. Ach, ach, brak moralności. To was młodzież gubi. Nareszcie jedna sprawiedliwa. Nieprawda, ja też jestem głęboko moralna. A u mnie pod maską cynizmu też bije świeże serce. Czy panią przypadkiem nie przygniata ciężar atomowej epoki? Nie czuje się pani taka trochę dziwna? Nie, ja po prostu jestem inna. Niech żyje! Płynny owoc! Pewnie pani tego nie tańczy. Nie tańczę. Nie ma tak dobrze. Chodź na sąd Boży. Pardon. Siadaj. No i ty mi się też dzisiaj nie podobasz. Wina pani też nie pije? Nie, nie piję. Pani mieszka w Warszawie?
A do radzenia. To świetnie. Nie lubię przesiadywać w akademikach. O której jutro masz pociąg? Nieważne. Nie? Wyjeżdża pan do rodzinnej wioski? Tak. Paść krowy. Pan inżynier magister nas opuszcza, żeby tworzyć nowe wartości. Ostatnie 100 zł wydał na bilecik. Dokąd? Daleko do Gdańska. O Krzysztof, nie pij tak dużo. Krysiu, nie ośmieszaj się w towarzystwie. Już ci się nie chce spać, Mareczku? Nie, nie chce mi się, kochanie. Chce mi się tańczyć. Czy pan mnie prosi do tańca? Bardzo panią proszę. Niech pani uważa, to znany podrywacz. Czego tu szukasz? Ciebie! Tu dołem idzie ich ścieżka. Czekamy na rozdzielenie się stada, bo młody ogier zaczyna się buntować. Będziesz tu siedział codziennie i patrzył. Jak zacznie się coś dziać, przyjdziesz i zawiadomisz mnie. O rany, tu w tej puszczy. Ja ciebie nie zapraszałam. Las nie jest dla takich jak ty. A dla jakich? A dla jakich, co? To jest ich wodopój. Przychodzą tu 2 albo 3 razy dziennie. Musisz tu być każdego dnia o zmierzchu, o na tym stanowisku. Będziesz je liczył i co wieczór będziesz przychodził do mnie. Podawać ich stan. Wytrzyj sobie nos. Tu są potrzebni prawdziwi mężczyźni. A kto dla ciebie jest prawdziwym mężczyzną? Prawdziwy mężczyzna to musi być ktoś. Musi być bardzo odważny. A przy tym spokojny, opanowany. Musi mieć w życiu jakiś cel i za wszelką cenę do niego dążyć. A wiesz, jaka powinna być dziewczyna? Musi być wysoka, zgrabna, wysportowana. Musi kochać naturę, las, jeziora. Oczywiście musi być niegłupia, znać się na wielu sprawach. Musi być energiczna, choćby to nawet czasem wyglądało zabawnie. No i musi świetnie jeździć konno. I powinna się dawać całować, czy nie tak? To się rozumie samo przez... Wytrzyj nos. Obraziłeś się? To wracamy. Nie. Pomyślałem sobie, zwijaj chłopie żagle i wracaj na statek. Aż tu nagle la femme. Co ja mówię, femme, dama. Oko bystre, pęcina sucha i prosto na mnie. Zbaraniałem. Are you gentleman? Takim grubym głosem dziewczyna? Co? Takim grubym głosem dziewczyna? Tłumaczę ci, co gadaliśmy, bo wszystko szło po angielsku. A głos ci, mówię, miała no przepiękny. Ja nigdy nie zapomnę tego głosu. Jest pan gentlemanem?
Jestem Polakiem. To mi wystarczy. Prędzej. Och. Rzuć! Tutaj! Rzuć! Ja także mam coś dla pana. Proszę. Pawlicki Michał, geboren 20 czerwca 1920. Musi pan to umieć na pamięć. Tak. Michał Pawlicki, urodzony 20 czerwca 1920. Miałby 22 lata. Mógłby już skończyć politechnikę, byłby inżynierem. Chciał być geologiem. Poznać sekrety ziemi. Nie będzie pan już wychodził do pracy. Święta, więc nikt nie zauważy. To będzie pana prezent dla mnie. Nie chcę już patrzeć na to wszystko. Nie mogę. Rodak. Jak pani to poznała? Zwyczajnie. Gwizdał pan złoty pierścionek. Tak, tak. A kto pani jest? Ze Skarżyska. Tak, znam. Błagam, niech mnie pan ratuje. A zaraz, nie rozumiem. Nie mogę nic powiedzieć. To przerażające. Niech pan się rozbiera. Entrée? Jego ekscelencja życzy sobie pani obecności we wspólnej kąpieli. Basen w skrzydle południowym. Proszę powiedzieć jego ekscelencji, że mam silny atak migreny. Oui, madame. Niech się pan rozbiera. Co to wszystko znaczy?
Niech pan się rozbiera. Tak od razu, co? Panu wszystko trzeba tłumaczyć jak dziecku. Zgubił mnie, proszę pana, romantyzm i zasady. Bo ja jestem kobietą zasad. A pan pewno wyobraża sobie Bóg wie co. Excellence, madame van Dijk de Malak. Pani jest artystką? A skąd? To jest tak. Nasz zespół z liceum występował na dożynkach. Oślepłam od tych fleszów i Jupiterów. Wszystkie światła na mnie. Wcale się nie dziwię. Ekscelencja zobaczył moją fotkę w zagranicznej gazecie i zawył. W duchu naturalnie. On jest zupełnie feudalny. Co proszę? Wyspota pragnie, zdobywa, przysłał list, ja odpisałam. Po arabsku? Po arabsku. Skąd ja mam znać arabski? Po angielsku. Angielskiego zresztą też nie znam. Tłumaczyła mi taka pani ze Skarżyska. Tłumaczka przysięgła przy sądzie. Ekscelencja odpisał ekspresem poleconym. Miał facet gest. Myślałam, że to będzie taka zabawa w korespondencję. Ale kiedy Luśka, moja przyjaciółka, spadła z ambony... Zabiła się. Coś pan, kiedy ogłosili jej zapowiedzi z kierownikiem Domu Kultury. A Krystyna na dodatek wyszła za Marciniaka. Marciniaka. Niech pan sobie wyobrazi, za Marciniaka. Wtedy pomyślałam sobie, czekajcie, ja wam pokażę coś ekstra. Ślub odbył się per, no wie pan po łacinie? Per procura. Właśnie. No i jestem w tej Casablance. Od dawna pani tutaj? Wieki, tak przynajmniej czuję. Ruina marzeń i cios w prestiż. Czy ja to mogłam przewidzieć? Owszem, jestem żoną jego ekscelencji, ale ósmą. Nieboszczki musiały być chorowite. Ba, żeby. Okazy zdrowia i wszystkie są na miejscu. Pan to sobie wyobraża? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja od pana Zygmunta. Aha, poproszę w tej chwili panią szefową. Słucham? Chciałem z szefową. Czekałam na pana. No to jest ważne. No dobrze. Poproszę drugą. A ile to ma ważyć? No też 12. Jak pani mówi, że tak jest, to po co ważyć? Pan jest bardzo miły, ale interes interesem. No niech pan zważy. No jest 12. No widzi pan. Mam kłopot z gotówką. Mogę panu dać tylko 20 tysięcy. Ile? Powiem panu szczerze. Kupiłam okazyjnie partię towaru. Ale wieczorem będę panu mogła dać całe 50. Wieczorem? Ja mam o 22 pociąg. No nie gniewać się. Będę z Forsą punktualnie o 6. W Grandzie, zgoda? Dobrze. Do widzenia. Do widzenia. Mamo! 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 Mamo. Ależ ty wyrosłeś. Chodź, opowiem ci o tym łobuzie. Zaraz, zaraz, już idę.
Twoja gablota? Skądże? Gdzie mi tam do samochodu? Na długo przyjechałaś? Nie. Muszę zaraz wracać. Mam zawody w Poznaniu. Ależ tu wyrosło domu. Dobry, pani Teres. Cześć. Na jakich zawodach spotkamy się następnym razem? Poznajcie się. Mój syn. Skądże znowu? Najwyżej może brat. Może być brat. Jaka ty jesteś piękna. Oj, popatrz, popatrz, Paweł, jaki świetny. Ja też tak potrafię. Zabierzesz mnie do tego swojego cyrku? To nie masz zamiaru uczyć się dalej? Nie, wolę podróżować. Z tobą. Czyj to samochód? Ty naprawdę chcesz się żenić? A ty nie chcesz, żebym się żenił? Filip, ile ty masz lat? A ile ty miałaś lat? Właśnie. Zamiast się uczyć, niańczyłam ciebie. Czy ty nie masz ambicji? Nie martw się, stara. Dam sobie radę i bez przekazu. Spotykałam się z twoim... Dlaczego on mnie w ogóle nie zna? Bo ty jesteś tylko moim synem. A widział mnie kiedyś w pieluchach? To nie jest takie proste. No to mnie jeszcze zobaczasz, mu nos zwiotczeje. Filip! Dasz poprowadzić? A prawo jazdy masz? Nie mam. No to prowadź.